się Mateusz Wnukowski i dzisiaj chcę, żebyście się na chwilę zatrzymali i posłuchali o prawdziwym Bogu, o realnym Bogu, którego spotkałem w moim życiu. Wiesz, ja od dzieciństwa byłem religijnym człowiekiem. Ja chodziłem do kościoła, ja starałem się być na siłę dobrym człowiekiem. Ja myślałem, że religia mnie zbawi. Ja myślałem, że moje uczynki dobre zaprowadzą mnie do nieba. Ja uważałem się za wspaniałego człowieka. Ja myślałem, że Jezusik, on jest dziś malutki, że on jest dziś daleko w chmurach. I tak żyłem przez kilkanaście lat. Nienawidziłem życia swojego. Chciałem się kilkakrotnie zabić. Chciałem popełnić samobójstwo. Nienawidziłem ludzi, krzywdziłem innych ludzi. I przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy zawołałem do Jezusa i powiedziałem: Jezu, ja nie mogę tak żyć. Ja nie mogę żyć takim życiem. I pewnego dnia on przyszedł do mnie. Ja zawołałem do Jezusa. Ja przeczytałem w Słowie Bożym, że jeżeli wezwę Jego imienia, będę zbawiony. I ja powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie, zbaw mnie, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Cię, Jezu. I on przyszedł do mnie. Ja się z nim spotkałem osobiście. On przyszedł do mojego życia. On mnie uzdrowił, on mnie uwolnił, on dał mi sens życia. Ja nie miałem sensu życia. Ja nie miałem sensu życia na tej ziemi tutaj. I Chrystus przyszedł i mnie zbawił. Jestem teraz szczęśliwym człowiekiem. Jestem teraz zaopatrzony. Jestem prawdziwym, wolnym człowiekiem, bo spotkałem Jego. Spotkałem Jezusa Chrystusa osobiście. I chcę dzisiaj powiedzieć Tobie, że Chrystus może dziś przyjść do Twojego życia. Chcę dziś powiedzieć Tobie, że On jest realny. Że Bóg nie jest dziś daleko. On jest tutaj na ziemi. Jeżeli zawołasz się do Niego, On przyjdzie i zbawi Twoje życie. Słowo Boże nam mówi, że dzisiaj jest dzień łaski, że dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj zawołaj do Niego. On jest realnym Bogiem. On jest Królem Królów i Panem Panów. On zmartwychwstał. On trzeciego dnia zmartwychwstał. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień. Przyjmij dzisiaj łaskę. Słowo Boże nam mówi, że nie możemy być swojej przez swoje dobre uczynki. Słowo Boże nam mówi, łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. Boże to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków. Nie możesz sobie zapracować na niebo. Nie możesz sobie z własnymi uczynkami zapracować na niebo. Jedynie możesz do Niego przyjść i wyznać Mu swoje grzechy. Dzisiaj uwierz w to, że Twoje grzechy zostały przebaczone 2000 lat temu. 2000 lat temu On wziął na siebie wszelką chorobę, wszelkie ubóstwo, wszelkie przekleństwo, abyś Ty mógł być błogosławiony, abyś Ty mógł być Jego Synem. On przyszedł tutaj na ziemię. Chrystus przyszedł tutaj na ziemię jako odpowiedź dla grzesznego człowieka. On przyszedł tutaj na ziemię, aby pojednać świat ze sobą. On przyszedł tutaj na ziemię i pokazał nam Ojca. Ojca takiego, jakiego prezentował Chrystus. Ojca, ten kraj jest przesiąknięty religią i brakiem poznaniem Ojca. Jezus przyszedł objawić Ojca. On przyszedł. Słowo Boże nam mówi, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna. Bóg dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie musisz ginąć, nie musisz iść do piekła. Diabeł nie musi dojeżdżać Twojego życia dniem i nocą. Nie musi. Nie musi diabeł Cię dojeżdżać. Możesz dzisiaj być wolnym człowiekiem. Możesz dzisiaj być zdrowy. Możesz dzisiaj być wolnym człowiekiem. Przyjdź dzisiaj do Niego. Zawołaj do Jezusa. Oddaj dziś Mu swoje życie. Oddaj dziś Mu swoje życie. Jeżeli ktoś z Was nie jest pewny swojego zbawienia, przyjdźcie tutaj do tych ludzi, którzy mają plakietkę. Będziemy się o Was modlić. Jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, przyjdź dzisiaj na to miejsce. Bóg powiedział w swoim słowie, że On wszystko uczynił. Chrystus, gdy umarł na krzyżu Golgoty, powiedział: wykonało się. Wszystko się wykonało. On na krzyżu Golgoty wziął każdą chorobę na siebie. Wszelka choroba spadła na Jezusa, abyś Ty był zdrowy, abyś Ty był zdrowy. Jeżeli dzisiaj jesteś chory, to wiedz o tym, że to jest nielegalnie w Twoim życiu, w Twoim ciele. Jeżeli jesteś chory, to jest nielegalnie. Jezus wziął wszystko na siebie, abyś był zdrowy. Jeżeli dzisiaj chorujesz, podejdź tutaj do nas. Położymy na Ciebie święte...
swoje ręce i zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, jakimkolwiek nałogiem, przyjdź tutaj dzisiaj do nas, a zostaniesz uwolniony. Jeżeli potrzebujesz cudu w swoim życiu, przyjdź dzisiaj na to miejsce. A dzisiaj też o godzinie 18 w klubie Sztukateria będziemy o godzinie 18 uzdrawiać, uwalniać ludzi. Jeżeli potrzebujesz tego, jeżeli potrzebujesz przełomu, uzdrowienia, uwolnienia, zapraszamy. Godzina 18, klub Sztukateria. Przyjdź i weź swój cud do swojego życia. Dzisiaj na to spotkanie. A jeżeli jesteś tutaj na tym miejscu, to przyjdź tutaj do tych ludzi, co mają plakietki. Przyjdź tutaj do nas. Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, uzdrowienia, uwolnienia, przyjdź dzisiaj tutaj do nas i weź swój cud do swojego życia. Amen. Amen.